Cześć, akurat jestem na wyjeździe, mam chwilkę przerwy, dlatego postanowiłem sobie pochodzić troszkę po markecie RTV AGD i widziałem tam różne laptopy. Tak myślę o zmianie laptopa, mam Dell G3, który jest oparty o procesor i5-9300H z GTX-em 1650 i powoli myślę o zmianie tego komputera. No daję jeszcze radę, ale tragedii nie ma. Można coś tam na nim jeszcze porobić, można na nim pracować. Jednak troszkę mi brakuje przy renderingu w 4K, troszkę mi brakuje tej mocy obliczeniowej. Dlatego tak się zastanawiam już powolutku nad zmianą, oglądają komputery. I co ciekawe, moją uwagę zwróciły laptopy oparte o układ Intel Arc. Cóż, 4-gigowa karta. Nie potrafię Wam powiedzieć, jaka jest jej wydajność, nie miałem jej w rękach, ale no, wydaje się to dosyć ciekawe, zwłaszcza, że znam dosyć dobrze historię Intela. Pamiętam jeszcze za dzieciaka modele i740 w latach 90. Weszły na rynek, troszkę namieszały, ale wszystko się skończyło ogólnie wielką klapą. Karty no, były problematyczne, zwłaszcza ze sterownikami, niektóre się też lubiały grzać dosyć mocno. Aczkolwiek Intel nie dał za wygraną, mieli chyba jakiegoś geniusza, jeśli chodzi o strategię, i przekuli swoją porażkę w zasadzie w sukces, bo wszystkie te układy poszły później w stronę Integrated. Pamiętam jeszcze prace późniejsze, dużo późniejsze nad układami Larrabee, to były te słynne procesory Xeon Phi oraz takie jakby zintegrowane. No, to nie były karty graficzne, ale to były takie, to wyglądały jak karty graficzne, zintegrowane układy chyba z 96 rdzeni. Z tego co pamiętam, chyba były to rdzenie z Pentiuma trójki, jeszcze nisko taktowane, 1 albo 1,2 GHz, ale to służyło głównie do centrów obliczeniowych. Miała chyba wtedy powstać karta, właśnie którą nazywali Larrabee, ale nie wiem, czy ona ostatecznie się pojawiła na rynku, nie pamiętam. Jeżeli ktoś pamięta, to może w komentarzu napisać. Raczej chyba nie wezmę tego komputera. Wydaje mi się, że to Intel mogli coś spieprzyć. Dlatego chyba pójdę w stronę RTX-a 4050, ewentualnie 4060, jeśli chodzi o układy GPU. Co do procesora, standardowo 12 generacja i piątki to jest absolutne minimum. O Ryzenie na razie nie myślę. Wydaje mi się, że chyba zostanę, jeśli chodzi o laptopa, przy Intelu. Przy komputerze stacjonarnym mam Ryzena starego, bo to jest Ryzen 2700, ale mi to wystarczy, ja tam nie robię nie wiadomo jakich rzeczy. To taka ciekawostka, że właśnie laptopy z układami Intel Arc są w marketach, ale no troszkę się ich obawiam. Dobra, to wszystko. Taki mały wideoblog bo tutaj wrzuciłem. I tak muszę jeszcze chwilkę poczekać, także do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!